i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na mecz z nadzieją, że wspólnie przeżywać będziemy wielkie emocje. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna to spotkanie. I Metzel. Słabo gra w obronie. Ależ akcja, ależ walka o piłkę. No było gorąco, ale zdołał odebrać. Modric. No, udało się przejąć. Gareth Bale. I Metzel. Farfan. Stadion nosi nazwę Schalke Veltins od 2005 roku, kiedy to władze klubu podpisały 2,5-letni kontrakt z producentem piwa firmą Veltins. Bo wcześniejsza nazwa, którą jak myślę wszyscy pamiętają, to Arena auf Schalke. Pięknie dograł. No i zagranie w pole karne. Nie udało się. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro niedokładne. Benzema. Oczywiście dobre podanie. Celnie do partnera. Sędzia przyznaje rzut wolny, za to zagranie ręką. Rany włoskie w takim miejscu, naprawdę on jest szalony. Oddalają grę od strefy obronnej. Gwizdek sędziego, był faul, no i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. Przy piłce ponownie królewscy. Luka Modric. Dobra wrzutka w pole karne, może... Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Gol, nie na darmo nazywają go sępem pola karnego. No nie tylko sęp, ale i fantastyczny myśliwy. Proszę zwrócić uwagę, jak on fantastycznie składa się do główek. Naprawdę wyjątkowy gracz. Pepe. Gareth Bale. Luka Modric. Przeciwnicy przejmują piłkę. Christoph Metzelder teraz. Batem. Farfan. Brawo, ładnie podał. Udane podanie. Dośrodkowanie. Ach. Gareth Bale. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Był, gdzie być powinien. I będziemy mieli rzut rożny dla Realu Madryt.
nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. To wykorzysta. Gol. No i mamy remis. Gareth Bale. Luka Modric. Na wolne pole wbiega partner z drużyny. Farfan. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1-1. Do przerwy mamy remis. Spotkały się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. I ciekawe, kto wygra. Ja na razie nie postawiłbym na żadną z nich. Rodriguez. Kapitalne zagranie. Jest, zdecydował się na strzał. No i broni ten strzał. Świetna interwencja. No, trzeba pochwalić go. No, gdyby nie on, byłby gol. Real będzie miał teraz szansę na bramkę. Rzut z autu w pole karne. Uderzenie w stronę bramki. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Puntelar. Przy piłce Raul. Próbują ataku bokiem boiska. Zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Brawo za to podanie. Jest szansa na dośrodkowanie. Atak pozycyjny, długo rozgrywany. Jak punt, słupek, piłka wraca do gry. Rozrzucenie do boku. Dobrze podał. No i mamy centrę w pole karne. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Ładna akcja. Strzela. No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Przechwycili przeciwnicy. Farfan. Doskonale zagrał. Znakomicie ze skrzydła. I piłka trafia do obrońcy. Cristiano Ronaldo przechwytuje piłkę. Jest szansa, wspaniała interwencja. Real Madryt będzie miał szansę z rzutu rożnego. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Uderzenie głową, nieudane uderzenie, wysoko nad poprzeczką. Wielka szkoda, to była dobra okazja do zdobycia bramki. W ostatniej chwili przejęli. Ładne podanie. Piłka w pole karne. No, dobra interwencja obrońcy. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Wymiana podań między dwójką graczy. Podał do partnera. Oddaje strzał. Rys-
ryzykownie, ale udanie. Świetnie teraz przechwycili w samej końcówce, utrzymują remis. Platen. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Niebezpieczeństwo zażegnane do końca niewiele czasu. To mogła być ostatnia akcja rywali. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Batten. Dziewięćdziesiąt minut meczu poza nami. Wciąż remis.